Hej, cześć, siemano wam wszystkim, jestem Lord. O, moja przyjaciółka Lówka z Akademika się odezwała. To był żarcik. Wiem, że każdy youtuber prosił was o to samo, ale ja też muszę. Zostawcie lajka, suba, jeśli nie subujecie. I jak chce się skomentujcie. Teraz zacznijmy. No, temat, którym wam zapowiadałem w odcinku o erotyce w średniowieczu, czyli celibat. Co to jest celibat? Jest to nakaz bezżeństwa księży. Najczęściej. Ale dlaczego to wprowadzono? Z jakiej paki, że tak powiem? I kiedy? Przekonacie się w tym filmie. Zaczynamy. Zacznijmy od tego, kiedy to wprowadzono. Tak powiem, że w czasach wczesnego średniowiecza hierarchowie pochwalali wstrzemięźliwość i bezżenność księży. Jednak nie było to nakazu. Znaczy, mogli być wyświęcani. Jednakże celibat został sankcjonowany, zaczęto prawnie. Dopiero w XI wieku przez Grzegorza XVII w czasach tak zwanej reformy gregoriańskiej. Nie wiem, czy ten numer papieża jest dobry, ale tak wynika ze źródła. Źródło jest wiadomość Polska, celibat w kościele, kiedy go wprowadzono, www.fe.pl. sobie wpiszecie, najwyżej. Na wasze zdrowie. Mam trochę problemy z gardłem, jak za dużo mówię, dlatego. Zgodnie z nią małżeństwa zawierane były przez księży, oczywiście były uznawane za nieważne. Innocenty III, również 12-13-wieczny papież, uznał celibat za obowiązujący w kościele prawnym. Praktyka bywała jednak różna. Nawet w Polsce w późniejszym średniowieczu zdarzali się czasami księża żonaci. Dostateczną datę potwierdzającą obowiązek celibatu uznaje się niekiedy dopiero w 1917 roku, gdy wprowadzono nowy kodeks kanoniczny. Jednakże w wyniku któregoś z soborów, nie pamiętam niestety którego, gdzie wprowadzono tak zwaną nieomylność papieża, usankcjonowano ją właściwie, celibat był obowiązujący. Ale dlaczego go wprowadzono? W ogóle już tłumaczę. W dawnych czasach Kościół był jednym z największych posiadaczy ziemskich. Księża, którzy byli na danej plebanii, dajmy na to, czy biskupi, jeśli mieli rodzinę, to prawo spadkowe ówczesne kazało im podzielić. A tym samym majątek kościoła by się normalnie rozszedł. Przykład nawet w Biblii znajdujemy, że święty Piotr był żonaty, tylko Jan i Paweł chyba nie byli. Oczywiście apostołowie. Zdrówko jeszcze raz. Jednakże w religii rzymskokatolickiej, do której należy, niestety, tylko przyznaję się, przepraszam was, przejęzyczyłem się, niestety. Już myślałem, co dalej powiedzieć, dlatego. Do której należy, jeszcze raz mówię, celibat już jest sankcjonowany przez papieży, nie wolno mieć. Księże nie powinny mieć żon, aż sakrament kapłańskiego jest niezmazany. Należy jeszcze zaznaczyć, już często, gdzieś nawet dzisiaj czasem się zdarzają osoby, które się wyłamują z tego, ale wtedy podpadają pod jurysdykcję biskupów, którzy mogą ich nawet nałożyć na ekskomunikę. To by było myślę na tyle.
Was na następny film. Przypominam, zostawcie lajka, suba, komentarz, jeśli chcecie. Jeśli chcecie mnie wspomóc albo podać jakiś nowy temat, to możecie pisać, komentarze są wasze. To było na tyle. Cześć!